Szanowni Państwo, moi przyjaciele, z tego szczególnego miejsca, z dworca kolejowego, szczególnego miejsca dla mnie, z dworca kolejowego, z pierwszego peronu, chciałbym przekazać Państwu radosną dla mnie nowinę i radosną nowinę w związku z tym, że wystartuję do sejmiku województwa mazowieckiego. Wystartuję do tego sejmiku z list Prawa i Sprawiedliwości, otrzymałem numer 8. Za to wszystkim tym, którzy postawili na mnie, którzy zaproponowali mi ten start, którzy dali szansę, że jestem teraz tutaj i mogę to ogłosić, bardzo, bardzo dziękuję. Chciałbym powiedzieć, że nie zawiodę. Z tego miejsca również podziękuję swojej rodzinie, szczególnie mojej małżonce, bo wspierają mnie zawsze i wspierają mnie w tych trudnych wyborach. Jak każdy w życiu miał zawsze i jakieś trudne momenty, wtedy byłem wspierany i przez przyjaciół, i przez znajomych. Za to bardzo, bardzo dziękuję. Chciałbym też z tego miejsca powiedzieć, że te wybory są bardzo ważne. Bardzo ważne dla naszej Polski, ojczyzny, ale dla tych małych ojczyzn, czyli gminy, powiatu, miasta, Mazowsza, bo to są wybory, które pokażą, że kochamy samorządność, że kochamy Polskę, że kochamy ojczyznę, że kochamy te małe ojczyzny. Z tego miejsca chciałbym zaprosić też do licznego udziału w wyborach samorządowych. Chciałbym, żebyście Państwo poszli i zagłosowali na swoich kandydatów. Wybór należy do Was. Ja z tego miejsca bardzo proszę o każdy głos oddany na moje osoby. Jeśli chodzi o mój program wyborczy, bardzo krótko, w kilku zdaniach chciałbym powiedzieć o takich ważnych rzeczach. Pierwsza to bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo. W związku z tym, co widzimy, co się dzieje na wschodniej granicy, na Ukrainie, to co się dzieje w Europie, te zagrożenia, które są dla naszych rodzin, bardzo mocno będę wspierał rozwój i powoływanie jednostek wojskowych na terenie Mazowsza, a także bezpieczeństwo szeroko pojęte. Następną rzeczą, która dla mnie jest bardzo ważna, jedno z najważniejszych, to jest rodzina. Moje hasło mówi, rodzina to moc i chciałbym wspierać rodzinę w każdy możliwy sposób poprzez propagowanie stylu i rodziny, ale też powstawanie żłobków, przedszkoli i miejsc, które propagują polsko naszą kochaną rodzinę. Oczywiście następnym punktem to jest infrastruktura techniczna. Jesteśmy teraz, jak powiedziałem, na tym miejscu bardzo ważnym dla mnie, bo to jest stacja kolejowa, dworzec kolejowy, który ożył teraz, który zaczyna żyć, gdzie powstają nowe linie, nowe połączenia, gdzie jako radny miasta Ostrołęki uczestniczyłem w tym, żeby była ta możliwość, żebyśmy mogli korzystać z tych połączeń. Cieszę się, że to jest moja mała cegiełka, ale dalej chciałbym prowadzić działania w takim kierunku, żeby jeszcze były bezpośrednie połączenia z Ostrołęki przez Ostrów do Małkinia, tam dalej możemy pojechać, Via Bałtyko piękno kolejowo do Białegostoku i do Warszawy, ale również, żeby były pociągi z połączeniem Warszawa, Ostrołęka, Szczytno, Olsztyn i do naszych pięknych miast na wybrzeżu. Kiedyś był taki Lubelak, myślę, że do tego wrócimy. Ważną rzeczą są też oświata, szeroko pojęta. Będę za tym, żeby powstawały takie szkoły, takie kierunki, które dzisiaj wymusza gospodarka. Oczywiście nie można zapominać o kulturze szeroko pojętej, o dziedzictwie narodowym, o powstawaniu jednostek kultury na terenie Mazowsza, wspieraniu tego wszystkiego. Oczywiście tu musi być postawione na folklor kurpiowski, bo byliśmy niedawno na Kurpikach i widzimy, gdzie tych kurpiów mamy. Tych kurpiów mamy w całej Polsce, a i w Europie. Na zakończenie myślę, że taki ważnym punktem zawsze będzie wspieranie kultury sportowej, sportu tego wyczynowego, ale i tego dla małych. Tutaj musimy dać przykład sami. Musimy my jako rodzice, dziadkowie dawać swoją osobą przykład, uczestniczyć. Ja sam uczestniczę w biegach, ostatnio bieg tropem wilczym, bieg papieski, półmaraton. Na ile mogę tyle uczestniczyć, żeby swoją osobą pokazać innym, że tu miejsce dla dzieci, dla młodzieży jest na boisku, na hali, na stadionie. Żeby tych dzieci, mówiąc, odciągnąć od komputerów, odciągnąć od tego stylu, gdzie oni są zamknięci sami w sobie i rozmawiają przez internet. Boisko, start, rywalizacja dobrze pojęta i rozwój kultury fizycznej. To są takie moje punkty, dla których chciałbym i wystartować,
i mam nadzieję, że będę mógł to realizować. Dziękując Państwu, szczególnie Państwu jako media nasze ostrołęckie za przybycie, że mogłem przekazać tą wiadomość. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję, mieszkańcom. Zapraszam do głosowania. Oczywiście proszę o swój głos. A teraz Państwa już pożegnam i skieruję się do pociągu Kolei Mazowieckich, wsiądę do niego i ruszę w trasę wyborczo zachęcać swoich wyborców do głosowania. Bardzo dziękuję.